Hej! W dzisiejszym filmie chciałam pokazać Wam, jak zrobić górę tortu świnka Peppa, a dokładnie głowę. Może to być również inne zwierzątko, ponieważ z masy z ryżu preparowanego oraz masy krówkowej da się zrobić dosłownie wszystko. Jak ją zrobić, przepis znajdziecie tutaj. Natomiast reszta będzie pokazana w dzisiejszym filmie. Jeżeli podobają Wam się tego typu filmy, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, bo już za tydzień dalsza część tortu. Zapraszam na film. Po tym jak ryż ostygł, formuję z niego głowę. Formowałam głowę i ryjek. Teraz całość pozostawiam do wyschnięcia, żeby głowa świnki Peppy trochę szybciej stężała, wkładam ją do lodówki. Rozwałkowuję różową masę cukrową i pokrywam nią moją kulę. Teraz będę wygładzać i wycinać koło na wierzch. Przykładam sobie teraz całość do rozwałkowanej masy i będę obrysowywać element.
Z masy cukrowej wycięłam sobie uszy i nosek. Teraz będę robić oczy. Potrzebna mi będzie biała masa cukrowa i czarna. W wycięciu oczu świnki pomagam sobie tylką, dzięki czemu są one okrągłe. Wycinam okrągłe oczko. I umieszczam na głowie. Teraz będę robiła źrenic. Do zrobienia źrenic u mojej świnki również użyję tylki, tylko jej drugiej strony, tej mniejszej. Teraz będziemy naszej śwince nadawać jej pięknych czerwonych rumieńców. Troszeczkę czerwonego barwnika. Ja będę używać pędzelka. Można oczywiście zrobić rumieńce jako koła z masy cukrowej, ale wydaje mi się, że te są takie delikatniejsze, wyglądają bardzo naturalnie i nadają uroku naszym świńcom. Są bardziej subtelne. Teraz odstawiam świnkę na schłodzenie.